Pazura już planuje nagrobek. Nie uwzględnił Edyty. Ktoś inny o niego zadba. Cezary Pazura swoją popularność zdobył w latach 90. Dziś aktor ma 61 lat i nadal cieszy się dużym uznaniem. Gwiazdor postanowił jednak pomyśleć o przyszłości i zaplanować pewien aspekt związany z własną śmiercią. Jak się okazuje, Cezary Pazura ma dość konkretną wizję na swój nagrobek. Wie już także, komu zleci zadanie do pilnowania, by pomnik spełniał jego wyobrażenia. Wiele gwiazd decyduje się na zaplanowanie swojego pogrzebu. Dołączył do nich Cezary Pazura. Wiele gwiazd czy znanych osobistości decyduje się na zaplanowane swojego pogrzebu jeszcze za życia. Członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej mają wielostronicowe protokoły, które dokładnie opisują wszystkie elementy związane z ostatnim pożegnaniem. Na podobne przygotowania decyduje się także wielu celebrytów i to czasami na długo przed własną śmiercią. Swój pogrzeb miał zaplanować m.in. Gabriel Seweryn, Witold Sadowy, Jerzy Urban, Jan Nowicki, Wiesław Gołas czy Lech Wałęsa. Jak wyszło na jaw, pewne plany ma już także Cezary Pazura, choć aktor w 2024 roku skończy dopiero 62 lata. Cezary Pazura z refleksją na tym, jak zmieniła się sława. Cezary Pazura niedawno udzielił długiego wywiadu kanałowi Zero, w którym odniósł się m.in. do statusu, jaki towarzyszył gwiazdom dawniej i dziś. Aktor zauważył, że dostrzega wiele różnic między dawnymi sławami, a dzisiejszymi celebrytami, którzy są głównie znani ze swoich dokonań w mediach społecznościowych. Aktor zdecydował się także odnieść do kwestii tego, co po sobie zostawią te dwie grupy, odnosząc się do przykładu Powązek, gdzie dość łatwo wskazać, czym kto się przysłużył, by zostać tam pochowanym. Co będzie po ludziach znanych z tych czasów? Jak będzie, na przykład, nagrobek jakiejś instagramerki? No bo wiesz, jak teraz idziesz na Powązki, czytasz tak, że tutaj leży reżyser, tutaj leży aktor, tu śpiewak operowy, tutaj wynalazca, tutaj filozof. A co będą one miały napisane? Najwięcej miała lajków w lutym 2025. Być może tak będzie. Nasze wnuki będą chodzić na cmentarz i mówić: tato miała zasięgi, powiedział Cezary Pazura. Cezary Pazura ujawnił szczegóły dotyczące swojego nagrobka. Jak się okazuje, Cezary Pazura ma mieć już wizję własnego nagrobka. Aktor zdradził w rozmowie z kanałem Zero swój pomysł, który może niektórym wydawać się ekscentryczny. Pazura miałby bowiem marzyć, by na jego nagrobku znalazł się mały ekran, na którym byłyby odtwarzane w pętli najlepsze fragmenty jego filmów. Jak ujawnił gwiazdor, zadanie wprowadzenia tego planu w życie powierzył nie swojej żonie Edycie, ale najstarszej córce, Anastazji Pazurze. Wymyśliłem, co będzie u mnie na nagrobku. Moja córka już zbiera materiały. Bo wiesz co, pomyślałem sobie tak. Na nagrobkach są teraz takie zdjęcia, i one są za taką grubą szybką. To ja mówię, kurczę, czemu te zdjęcia nie mogą się ruszać? I na moim nagrobku powinien być taki malutki ekran. I tak raz na dwa tygodnie zapętlone. Najlepsze fragmenty moich filmów. Możemy mieć jedynie nadzieję, że upłynie jeszcze wiele lat, zanim przekonamy się, czy aktor tylko żartował, czy naprawdę ma taki plan na swój pomnik.